Witajcie kochani na kanale sklepu Craft Veny. Jestem Monika, możecie mnie kojarzyć jako Mona Art. Dziś chciałabym z wami się podzielić tą fajną kolekcją Echo Parku Little Dreamer Boy. I może zacznę od tego, że nigdy wcześniej nie miałam styczności z żadnymi produktami Echo Parku i zawsze podziwiałam pracę Ani z kanału Ania Tworzy i nigdy nie wiedziałam, co tak naprawdę jest takiego w tych papierach i czemu Ania się nimi tak ekscytuje. Więc postanowiłam sobie się zaopatrzyć w chociaż takie podstawowe produkty tej firmy i przekonać się tak jakby sama, co takiego one w sobie mają. Bo tak naprawdę papier jest papierem, ale jednak jest to trochę inna kolekcja niż większość, które posiadam w swoim kąciku. Więc może zaczniemy od początku, od bloczka papierów. Jest to mały bloczek, ponieważ taki jest, w większości robię kartki i postanowiłam, że się zaopatrzę w mały bloczek. Duże bloczki jakoś tak, nie wiem czy byłabym w stanie go zużyć. Więc postanowiłam kupić mały i to jest tak. Kolekcja Little Dreamer Boy jest też kolekcja w wersji dla dziewczynki. Natomiast te kolory mi bardziej odpowiadały i stwierdziłam, że się zaopatrzę w tą chłopięcą. Jest to bloczek 6x6 cali i są 24 arkusze podwójnie zadrukowane, czyli tak naprawdę mamy 24 wzory różne, razy dwa, bo papier jest z dwóch stron. Tak w skrócie, o, wygląda to właśnie tak, ale możemy wybrać tak naprawdę spośród 24 wzorów. No i może pokażę wam po kolei, jak ten bloczek sobie wygląda, jak on tutaj właściwie wygląda. No więc tak. Pierwszy arkusz to jest taki w samolociki. Bardzo fajny. Wiadomo, typowo chłopięcy, chociaż no samoloty tak naprawdę dziewczynki też lubią. No ale nieważne. Z drugiej strony papiery zwykle są takie bardziej gładkie, chociaż tutaj mamy gwiazdeczki. A tutaj mamy karty. Wszystkie napisy są po angielsku, ponieważ jest to amerykańska kolekcja. Tutaj te karty w tej małej kolekcji, no wiadomo, one są takie mniejsze, natomiast możemy je do czegoś użyć. Jak będziemy mieć dużą kolekcję, to te karty już będą na tyle duże, że mogą nam pasować do jakiegoś Project Life'a. Już na kartkę jako taki główny element możemy użyć taką kartę. Natomiast z małej kolekcji równie dobrze możemy je wykorzystywać. Lub też po prostu możemy użyć drugiej strony. W tym przypadku jest ona taka zieloniutka, będzie super się nadawała na listki. Oczywiście samochodziki, no przecież skoro chłopiec, to wiadomo, że samochodziki. Z drugiej strony, tutaj mamy pomarańczowy papier, arkusz papierów, kropeczki. Ja uwielbiam kropeczki, to są moje ulubione wzory. Tutaj mamy taki też bardzo kolorowy arkusik z różnymi napisami. Plus jeszcze znowu gwiazdeczki na granatowym tle. To też jest bardzo fajny motyw. I tutaj ponownie mamy takie karty. Tym razem one mają troszeczkę kształt taki kwadratowy. No i tu oczywiście też napisy są w języku angielskim. I z tyłu tego wzoru mamy arkusik w gwiazdki. Z tej strony mamy tutaj takie żaglóweczki. Bardzo fajnie, czy nawet do jakiejś morskiej, takiej wakacyjnej pracy przede wszystkim. Tutaj mamy taką karteczkę białą na czerwonym tle. Ona taka jest, jakby ktoś długopisem ją napisał. Z helikoptery. O, to też jest super. Fajnie właśnie, że jest dużo takich teł, trochę bardziej takich gładkich i ta część jest taka kolorowa. Można sobie jakoś tak te kartki, bo ja będę robiła najprawdopodobniej kartki z tej kolekcji, więc można je tak sobie po prostu zróżnicować na te papiery, które mają mniej wzorów i te, które są bardziej wzorzyste. Tutaj mamy takie karty też z napisami. Bardzo fajne są te w ogóle grafiki, nawet tutaj te helikoptery. Super to wygląda. Tu jest arkusz taki, który mamy takie niebiesiutkie, tylko tło błękitne. Krateczka kolorowa. Czerwony z takimi gwiazdeczkami. Tutaj mamy takie chmurki z napisami. Te chmurki również możemy sobie wyciąć. You're amazing na przykład. Play all day. Super. Można to właśnie wykorzystać właśnie w wersji takiej wycinanej. Paseczki. I ponownie mamy samochodziki. Już te samochodziki są troszeczkę inne niż przednio. Tu mamy paseczki i gwiazdeczki. Bardzo fajnie. Takie wzory możemy wykorzystywać również dla dziewczynki. Nie jest to żadnym problemem. Potem mamy tutaj sobie zieloną karteczkę. I tu ponownie zaczynają się te same wzory. I tak to właśnie wygląda.
Ja sobie wybrałam naklejki z Echoparku do tej kolekcji. Jest to arkusz 30, 12 razy 12 cali, czyli 30,5 na 30,5 cm. Wzięłam sobie naklejki z tego względu, znaczy tak, miałam do wyboru albo wziąć tekturowe elementy, które są identyczne jak ta część tutaj tych naklejek, ale byłby to tylko taki jeden element, bądź wziąć arkusz z naklejkami i mieć tych wzorów dwa razy więcej. Pomyślałam, że będę sobie po prostu te elementy wycinać, znaczy odklejać i naklejać je po prostu na jakimś sztywniejszym papierze i wycinać po prostu, żeby były takimi elementami dosyć sztywnymi. No i tak najprawdopodobniej będę robić, ale powiem wam coś jeszcze. Jak wyjęłam te arkusze z kartonika w paczce, którą dostałam, to zdziwiło mnie to, że te naklejki są takie dosyć sztywne, że jak ją tutaj sobie odkleimy, to ona jest taka, nie jest taka miękka jak większość naklejek, więc ona sama w sobie już jest sztywna i tak na dobre mogę ją, tą naklejkę nakleić na jakiś cieńszy papier, ale że ja lubię wszystko mieć takie grube, mocne i dosyć sztywne, więc ja sobie spokojnie nakleję na jakiś papier 200-250 gram i ten element wytnę. Uwielbiam wycinać elementy, więc mi to nie sprawi żadnego problemu. Ale też lubię, jak te elementy mają takie białe obramówki, tak jak wycinamy, wiadomo, z arkusza z samymi wycinankami. A na przykład tutaj, jak spojrzycie, to na przykład taki trójkąt, on jest po prostu zielony. Ale ja, jak go sobie nakleję, to wtedy wytnę go z takim brzegiem, jak jest na przykład tutaj na samochodziku. Widzicie? Ja tak jakoś przyzwyczaiłam się do tych wycinanych elementów i mi się to zaczęło po prostu podobać. Także mam całkiem sporo tych elementów i myślę, że tej jednej kolekcji plus te karty, które w niej są tutaj wewnątrz, wystarczy mi to całkowicie. Tutaj też mamy takie fajne, jakby, chciałbym powiedzieć, banerki. Nie, to nie są banerki, tylko takie, no nie wiem, jak to nazwać, zapomniałam, zabrakło mi słowa, ale też to fajnie będzie do ozdoby, lub tutaj taki jest też paseczek. Widzicie? Z samymi kropeczkami. Super to wygląda, bo są też i takie elementy z napisami po angielsku, ale są też dla tych osób, które niespecjalnie lubią język angielski, dodawać do swoich prac. No to jest, są te elementy, które nie mają w ogóle, tak jak wiadomo, są lociki, chmurki i tak dalej. Myślę, że jest to fajne. Ale też, jeżeli się mi ta kolekcja tak spodoba i prace będą mi się podobały, jak już je stworzę, to być może, kupię tą większą kolekcję i pomyślę też o tych elementach tekturowych. Do tego zestawu dokupiłam sobie jeszcze, taką oto maskę. Powiem wam, że to też jest maska z Echoparku, też Little Dreamer, natomiast tutaj jest napisane, że to jest ta wersja dla dziewczynki, natomiast ona nie ma żadnego znaczenia. Jest to taka właśnie gwieździsta, tutaj jest niebo z gwiazdkami, tak jakby. Możemy zrobić przede wszystkim niebo z gwiazdkami. I już wam ją tutaj pokażę. Ja ją na chwileczkę już raz wyjmowałam i jest ona bardzo, bardzo sztywna. Myślę, że będzie się fajnie na niej pracować. Być może będę sobie po prostu tutaj tuszowała, znaczy wykonywała wzory tuszem, niekoniecznie jakąś pastą strukturalną, ale to się okaże. Mam sporo tuszy i wam na pewno pokażę, jak to będzie wyglądało. Fajna, sztywna. I myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych elementów. Też możemy sobie na przykład przy pracach świątecznych, nawet nie to, że wszystkie wzory sobie tutaj tuszować lub odbijać, tylko na przykład samą tutaj tą gwiazdę betlejemską taką, na przykład nad jakąś stajenką sobie wytuszować, bądź właśnie odbić jakąś pastą strukturalną. Sobie powinnam wam to pokazywać troszeczkę inaczej, bo tutaj dobrze pewnie nie widzicie. Fajna maska, bardzo wam polecam i są te wszystkie produkty dostępne w sklepie Craftweny. Natomiast powiem wam, co jeszcze jest, bo oprócz tych elementów tekturowych, o których mówiłam, są również elementy ozdobne, takie papierowe. Są to jakieś takie rameczki, no głównie są to ramki, właśnie, ewentualnie jakieś tagi. I są też jakieś elementy, które są po prostu takimi die-cutami już wyciętymi.
Głównie też są to jakieś napisy i tak dalej, ale też jest pewnie kilka jakichś takich elementów typu samochodziki i tak dalej. Ja na razie ich nie mam, natomiast możliwe, że skuszę się kiedyś i nabędę te dodatkowe elementy tej kolekcji. Wszystko się okaże, jak to będzie. A teraz no, zachęcam Was do spróbowania. Ja będę te rzeczy wykorzystywać przy okazji mojego następnego filmiku. Natomiast oprócz tej kolekcji, w tym filmiku pojawi się jeszcze jeden dodatkowy element i będą to stemple. Stemple kosmiczne. Natomiast nie pokażę Wam dzisiaj, tylko zachęcam Was do oglądania filmików i tam zobaczycie właśnie ten kurs na kartkę taką kosmiczną dla chłopca i dla osób, które jeszcze nie subskrybują kanału. Bardzo zachęcam Was, subskrybujcie kanał, bo tu się pojawi mnóstwo ciekawych rzeczy, ciekawych filmików i produktów i tutoriali, więc myślę, że warto jest nas śledzić. No więc do zobaczenia, kochani, przy okazji następnego filmiku. Pa, pa!